Siedzimy sobie o 7 rano, oglądamy opinie z naszego ostatniego kursu NeuroBark z pierwszej edycji. Także jeszcze ich nie widzieliśmy. Jesteś gotowy? Ja jestem. Podobno są moc. Uwaga, gotowi i w ogóle to też cześć. Stary problem, jeśli go znajdziesz, może mieć wpływ na całe nasze ciało. Nigdy nie potrafiłem znaleźć, który problem ma wpływ na całe ciało pacjenta, gdyż tych problemów jest wiele. Dzięki kursowi NeuroBark i testom kinezjologicznym teraz mogę sprawdzić, który stary problem, który stary uraz pacjenta miał duży wpływ na to, co się dzieje w jego ciele. Nie tylko w kontekście barku, ale również innych dolegliwości bólowych. Dokładnie tak było. Bo to ten kurde był. Wszystko się zgadza. Bo wytłumacz pacjentowi, że pracujesz z jego kostką, a jego boli na przykład bark. Jak pacjenci na to reagują? Jeżeli robię testy toniczności i pokazuję im, że coś jest słabe, w zastosowanej terapii nagle jest w normotonii, czyli reaguje na bodziec ucieczki. Pacjenci zaczynają się dziwić, dopytywać się i są zachwyceni. Dokładnie, bo nikt nie wie. To było dobre. To było niezłe. Jeżeli się wahasz, czy wziąć udział w tym kursie, czy nie, a interesujesz się troszeczkę kinezjologią, to ten kurs bardzo dużo ci rozświetli. Na początku chciałabym wam. Dobra, to było. To jest chyba początek nowej ery. Ja się chyba nie znam. Zapytam to głosem. Na pewno dla mnie kurs NeuroBarku był otwarciem drzwi do nowego jutra. Wierzę głęboko, lepszego jutra. Może brzmi jak jakiś taki materiał na cytat. Studia fizjoterapii, strzał w dziesiątkę. Świetny kierunek. Jednak mimo wszystko przez pryzmat uczelni patrzyłam na człowieka jako na model anatomiczny, mniej bądź bardziej sprawny. Miałam chwilę zwątpienia. Szukałam odpowiedzi również na innych kursach. Jednak ciągle człowiek był tylko maszyną, którą trzeba było naprawić. Trochę tak jest, no nie? Gdzieś tam zawsze biomechanik. Tym brakującym elementem, gdzie na powrót człowiek stał się człowiekiem. Brzmi śmiesznie, ale... Dobrze, filozoficznie na maksa to jest, widzę, nie? Kurs NeuroBarku pokazał mi również drogę do szukania odpowiedzi nie tylko na pytania, gdzie boli, ale dlaczego boli. I co najlepsze, że te odpowiedzi, ta cała droga nie zawsze ma początek i koniec w tym samym miejscu, czyli w miejscu bólu. I dlatego wam, chłopaki, dziękuję. NeuroBark, kurs fenomenalny. Milutki, dziękuję ci bardzo. Dla mnie, będąc na studiach, była anatomia, fizjologia, biochemia, biomechanika, wszystkie przedmioty podzielone. Nie było takiej spójności między tym wszystkim. NeuroBark pozwolił mi złapać tą spójność. Kolejna sprawa, to jest 8 modułów i 8 tygodni plus webinary patrzenia cały czas na te same twarze. Twarze taki zakręcony. Nie wiem, czy to jest plus, no nie? Przy odrobinie zaangażowania, odrobinie takiej otwartej głowy, można z niego wyciągnąć fenomenalne rzeczy. Przy tym zaangażowaniu efekty będą świetne. No piona. Nic bym nie dodał chyba, no nie? Siemanko, mam na imię Norbert. Nie spodziewałem się, że to będzie aż tak profesjonalnie nagrane. Dwa razy będzie profesjonalnie nagrane. Powiedzmy teraz do Krzyśka Ochmana, wiesz, tak. Krzysiek. Jeśli chodzi o merytorykę, no to było takie pierwsze zderzenie z takim neurologicznym podejściem. Temat bardzo mi mocno podjechał i mega się podobał. Tak naprawdę też wtedy usłyszałem o tym, że problem może wychodzić zarówno ze sfery emocjonalnej, jak i strukturalnej bądź chemicznej. Także tu też tak mocno rozszerzyło mi pole widzenia na pacjentów. Fajne też było to, że były dodatkowe webinary organizowane przez chłopaków, w których były łącznie te 4 webinary, na które można było zadawać w trakcie tych webinarów pytania. Tak podsumowując, kurs naprawdę wysokich lotów. Dziękuję, dziękujemy. Wszyscy siedzieli zamknięci w domach. Wszystkie zakłady pracy były pozamykane. Zawód fizjoterapeuty również nie funkcjonował w świecie. Wszystkim gdzieś tam to dokuczało. Wszedł projekt masaż. Po prostu weszli i powiedzieli: cześć, zrobiłem wam kurs online, 8 tygodni, będzie ogień.
wzięłam, kupiłam, zrobiłam, zdałam egzamin, mam. Ten kurs był dla mnie czymś więcej. Mogę go porównać do Świąt Bożego Narodzenia. I już tłumaczę. Moduły teoretyczne były tak jakby samą wieczerzą, samym spędzaniem. O kurde, jakie mocne tematy w ogóle. Ja bym tego tak nie porównał nigdy. Fajne. Nie wpadłem na to. Śmianiem się. Natomiast moduły praktyczne to już był raczej ten moment po wieczerzy. Moment, w którym wszyscy wpatrują się pod choinkę. Wypatrują Mikołaja z wielkim worem prezentów. I w tym wypadku tym Mikołajem był Patryk z Maćkiem. Ja że tylko Maciek. Ty byłeś kiedyś tym Mikołajem. Mega dużo informacji. Naprawdę wór był ogromny. Róbcie tak dalej. Naprawdę. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Cześć chłopaki. O, cześć. Pozdrawiam cześć, was z Norwegii. Przyznam się szczerze, że jestem jedną z tych osób, która po prostu zdrowotnie na tym wszystkim poległa. O, to ciekawe. Co nie zagrało? Sama się zastanawiam, co nie zagrało, bo kurs był przygotowany bardzo fajnie. Ja myślę, że w moim przypadku nie zagrało to, że dla mnie to była totalnie nowa metoda. Wiedziałam, że będzie taki problem, jakby robiąc to szkolenie. Na kursie też są takie problemy, no nie? Jakby no stacjonarnym. Tak. I tak jest i... No, ale też wiemy, dlaczego tak jest, no nie? Jakby no tutaj... Tak, tak. No, jest to trochę problematyczne. No ale de facto jest to kurs online, który i tak musisz wykorzystać w praktyce. No tak, musisz ale też ćwiczyć. Przecież dosyć często są takie sytuacje, że jak jesteś na przykład na szkoleniu jakimś, jakimkolwiek i czegoś tam się uczysz i na przykład uczysz się do niedzieli i nagle w poniedziałek no po prostu to ci się wydaje takie całkiem aha, dobra, kumam i na przykład w poniedziałek już masz to zrobić na kimś trochę innym, to też nie jest zawsze takie przełożenie jeden do jednego i trzeba sobie gdzieś tam wrócić do notatek i tak dalej, więc... Dokładnie, raczej jest podobnie, ale na przykład teraz było, a na ostatnich kursach trapnerowo-miesięcznych kilka osób po neurobarku, bo oczywiście apetyt im się rozbudził i chcieli troszeczkę więcej i też im trochę nie wychodziło rzeczy. No i się okazało, że na kursie już jakby widać było po prostu, że są przed grupą całą, bo mają wszystko i tak dalej, już wiedzą, co zrobili źle i często jakby wiadomo tutaj, bo temat globalnej hipertonii, temat wynika jakby z nich, to się troszeczkę ponaprawiać. No, no, dokładnie. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tym historycznym wydarzeniu. A mianowicie, do tej pory w polskiej fizjoterapii chyba jeszcze nikt nie stworzył tak obszernego i wielomodułowego kursu online. Dzięki niemu dowiedziałem się... Nawet nieskromnie mogę powiedzieć, że owszem. Tak było. Nikt nie zrobił, ale bo ludzie może próbowali. Może. Strasznie dużo pracy przy tym, żeby to zrobić. Do tej pory zajmowałem się głównie masażem i ten kurs skłonił mnie trochę do tego, żeby zacząć praktykować w końcu bardziej kwestie fizjoterapeutyczne. Pierwszy mój pacjent był moim kolegą i wyobraźcie sobie, że jego problem z barkiem został rozwiązany w przeciągu dwóch wizyt, co strasznie mnie podbudowało i mega zajarało, dlatego szczerze polecam ten kurs i myślę, że każdy wyciągnie z niego coś dla siebie. Moi pacjenci już nie będą moimi pacjentami wiecznie. O, tylko w momencie, nie ma chodu, panie pieczar. Dobrze zdiagnozuję, dobrze przeprowadzę terapię, no to oni będą taką moją żywą reklamą i będą polecać mnie dalej, więc nie będą to ciągle dobre, te same osoby, działa. Ale... będzie, przynajmniej mam taką nadzieję, będzie tych osób coraz więcej, a nowych. Trzy jabłka. Trzy jabłka. Pytanie, czy to jest triada jabłek? Triada zdrowia. I Neurobark jest narzędziem, które pozwala zebrać do kupy wszystko, czego nauczyłem się wcześniej. I robić to tak, aby praca była skuteczna i aby te wszystkie małe cząsteczki wiedzy połączyły się w jedną wielką kulę śnieżną pędzącą ku efektom terapeutycznym uzyskiwanym na pacjentach. Mocno z tą kulę śnieżną było. Zwróćcie, że dużo ludzi nagrywa na zewnątrz, jest na jakiś pole kukurydzy, lesie i tak dalej. No nie? No i mega. Więc ten przekaz typu iść do lasu, odpocznij, może wiesz, jest spoko. Trafia. Ciekawe. Fajnie pacjentom też pokazać, żeby w czymś pomóc, nie trzeba koniecznie wbić tam łokcia i jeździć do upadłego, tylko można w naprawdę fajny, często tak się zdarza, że w bezbolesny sposób rozwiązać ten problem. I to nie zawsze pacjentów przekonuje,
ale jak już widzą efekty tej bezbolesnej pracy, są naprawdę wdzięczni. I wiem teraz, że na 100% będę się rozwijał właśnie w tym kierunku. Cześć. Siema. Koniec. Dobre to było. Dziękujemy Wam w ogóle bardzo serdecznie za te wszystkie opinie i wyciągnięte wnioski, na które byśmy sami nie wpadli w ogóle, tak naprawdę. A więc mega porównania, a fajnie się to oglądało, więc mi już dzień się zrobił. Dobre to było. Pozostaje może poinformować ludzi, że jakby tam jest nie tylko bark. Tak. To jest pierwsze. Dużo różnych rzeczy. A drugie, co było fajne i w sumie mieliśmy taki pomysł, w sumie tworząc ten kurs, że osoby, które skończą Neurobark i potem mają już wiedzę anatomiczną, no bo przecież to są też fizjoterapeuci, tak? Czy studenci, czy fizjoterapeuci, czy już pracujący tam masażyści, trenerzy i tak dalej, mają tą wiedzę anatomiczno-fizjologiczną, to oni będą mogli te wszystkie rzeczy przenieść, tak? Czy to na obszar biodra, czy kolana, czy na każdy inny dowolny i też spróbować wykorzystać te zależności i pomóc pacjentom, bo przecież dużo osób, tak jak tutaj słyszeliśmy, ma fajne umiejętności pracy z ciałem, tylko właśnie też szukanie, skąd to się bierze, skąd na świecie mój problem jest trochę problematyczny. No i to pomaga. Fajnie. No cóż, a także widzimy się na drugiej edycji prawdopodobnie Neurobarku. W ramach podziękowań za te Wasze opinie, gdzie postaraliście się i rzeczywiście wysłaliście mega fajne filmy, chcieliśmy Wam podziękować i po prostu zaprosić Was na warsztat jednodniowy dotyczący właśnie przerzucenia tego wszystkiego w jakby elementy praktyczne, dorzucenia kilku innych fajnych rzeczy, których na Neurobarku nie było. Także termin sobie ustalimy na początek następnego roku, żeby był odległy, żebyście mogli po prostu zjawić się, wpaść do nas do Warszawy i po prostu popraktykować troszeczkę te rzeczy i wykorzystać jeszcze większą ilość wiedzy terapeutycznej, żeby po prostu pomagać swoim pacjentom i sobie. Także dzięki za opinię i zapraszamy Was do Warszawy na grupie Neurobarku. Wrzucimy sobie jakby potencjalne terminy, kiedy moglibyśmy się zobaczyć. Trzymajcie się i jeszcze raz dzięki. How low can you go?